Cześć, witajcie w nowym odcinku z Plants vs. Zombies Heroes. Na tym kanale możecie zostawić łapę. Znowu naklepałem dosyć dużo, w sensie diamentów z reklam, także po prostu co odcinek to jest nowy bohater. To jest takie dosyć ciekawe. Ciekawe, co ja będę robił, jak już ci bohaterowie się skończą. To będzie alijazda. Róża. Poprzednio była co było. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie widzieliście, ale całkiem spoko, bo naprawdę na jakimś fuksie, ale wygrałem wszystko, co miałem wygrać. Bierzemy różę. 750 diamentów, nowa postać gwarantowana. Proszę, jeszcze dodatkowo jakieś chyba postacie przy okazji, w sensie jakieś typki do nowe czy nie nowe, nie mam, tego dostałem przybijającego, on jest zawsze spoko, nic szczególnie specjalnego, nic specyficznego, nic ciekawego, nic nowego, ale jest oczywiście róża, strategii, deki, showing, dlaczego pokazują tylko 6, to jest ciekawe. No w sumie jakby pokazywali wszystkie, to by było ciężko. Collect Introducing Rose. Mnie róża zawsze w GW2 denerwowała, bo ją tak ciężko trafić, że to jest hit. I w tym momencie chcę tylko jeszcze jedną rzecz zobaczyć, że jak sobie wejdziecie w kolekcję, a nawet nie tyle w kolekcję, co tutaj w paki, to tu są fajne paki za 2000, na przykład Captain Combustible Pack, że możemy potem już daną jedną postać kupować do niej tylko i wyłącznie do niej paki, albo do Wall Knighta i robić sobie naprawdę kozackie rzeczy, także to może potem, jak już faktycznie skończą się postaci, to wtedy będziemy kupować te paki, aczkolwiek one są droższe, praktycznie trzykrotnie, 7, 14, 27, no. Także nie fajnie. Kolekcja, róża, deki, pokaż. Róża i w tym... Ja bym chciał zrobić tak, że create custom deck, finish for me i zobaczymy, co tu dostaliśmy, czy dostaliśmy w miarę OTA-u przebijających dużo, także to ja lubię, to finish for me jest nawet spoko, tylko że ja bym chciał jeszcze więcej przebijających. Ja sobie to zrobię i widzimy się w następnym, zaraz. Dobra, odpalam tą misję drugi raz, bo dostałem takie daremne karty, że to jest hit, naprawdę nawet nie zauważyłem, że takie mam. Rozdało mi taki bajzel, że to jest hit. Tu sobie to zmienimy, może być dobrze, to też sobie zmienimy, tego nie lubię. O, i teraz jest zdecydowanie lepiej, po prostu nie miałem czym atakować. Professor Brayton is using only his super S superpower, czyli jakiś super S superpower używa. Nie interesuje mnie to, ja ci i tak mam zamiar tą różą pokonać. Co to robi? Transform zombie with height is strange into a goat. Conjure any three cards. On znowu to użył. Poprzednio też, jak, bo to mówiłem, już drugi raz to gram. A poprzednio też użył tego na samym początku. Także ja nie wiem, to musi być jakoś zaprogramowane i walić. Nieważne. It moves to. This moves to a random lane when a plant is played here. Okej. Okay. A czy mógłbym cię załatwić o to w ten sposób? Zostań kozą, super, twoje umiejętności się już nie liczą. Cześć, 1-1 może być. Dobra, 3, co to robiło? The random zombies here make a sunflower here. Here. 3 or less. A on ma aż tyle ataku, moglibyśmy coś zrobić? Zagrajmy tak, jakby tu nie ma wielu wyczynów, i tak się wytłuczemy nawzajem. Jego koza może żyć. To mnie nie interesuje. Ważne, że jego 4 punkty ataku nie poszły w mojego bohatera. To jest lose heal for draw a card. Już się jeszcze wyleczymy. Tą kartę lubię, to jest hit. Dobra, no to teraz tak, żeby to zrobić w miarę jakoś fajnie i żeby tu czegoś nie popsuć. 3-3, i tak nie mam jakby wyboru. Możemy sobie zrobić jedynie tak. Co robiła ta małpa? Bo już mnie to przeraziło. Stop, wróć. When you wield steal two sections from the plant here, super broken metal. Czy on coś kradnie, ale co on kradnie, to ja nie wiem. Nieważne. Dobra, jeden bohater stoi, to jest najważniejsze. Mam coś za 2, żeby użyć też sobie tego heal. To sobie możemy użyć potem. Zobaczymy, czy by się udało zrobić... 3-3, to też nie. Czy by się udało zrobić... Załatwmy tego. Nie wiem, co tam wyjdzie z Gravestone'a, ale to jest nieważne za bardzo. Znowu to... Coś rzucił. Co to jest? Ja mam nadzieję, że będę mógł atakować. Nie mogę... Nie wyprowadziłem ataku.
Nie wiem w kogo. Ale może być w tego. Tego załatwię czymś. Co to robi? Stop. Before combat here, do one damage to each plant here, czyli... Dobra, to ta linia niech zostanie wolna. I teraz robimy takie cyrki. Pod tytułem Destroy a Zombie. Chyba, że nie. A to i tak nie mogę teraz tego wykorzystać. To. I heal for the rocka. Dobra. Jak się tak bawimy, to tak się bawimy. Co to mi dało? When played, this gets for each sun you made this time. Dobra, nie wiem, poza ta karta, nie lubię jej. Jeszcze draw two cards ma. Przegość, ej, ta misja tu jest mega trudna, ja sobie zrobię najwyżej poza odcinkiem. On daje karty. Znowu conjure any three cards, patrzcie ile on tego ma, to jest jakiś dramat dla mnie. Ale zostawcie łapę, ja się mega staram to wygrać, naprawdę, to jest jakby kozak opcja, żeby to wygrać, no zobaczymy. Gościu, przecież ja mam coś takiego. Dobra, dodał sobie tu punkty. Masz! Hej. Ej, zostawmy to, bo to zużyję na jakiegoś frajera, który się zaraz pojawi. Mam coś, co leczy. Okej, nie mam nic. On coś robi, czy nie? On teraz jedzie. Okej, luz. Amfibia, pokaż mi to. Nie mogę kliknąć. Ojeju, zróbmy tak. 4. Trzy. I... A może być tak, przynajmniej ten dostanie mniej obrażeń. Jedziemy. O ty gościu! Ja mi załatwił bonusowym atakiem. Mogłem to przewidzieć troszeczkę. Dobra, 9. Znowu conjure any tree card. On gra tylko tą umiejętnością. W sensie tylko chyba to dostaje. Ma taki wybór. To jest dramat dla mnie. Dobra, ale przebijające to powinny załatwiać sprawę. Dajcie coś fajnego. Co to robiło? Shuffle 4 magic beanstalks in your deck. To dlaczego poprzednio tego nie dostałem? Tak chciałbym się zapytać, wiecie? Tak szczerze. Chciałbym się dowiedzieć. Dajcie mi to. Zużyłem na to hajs i nic nie dostałem. Mam tą amfibię czy nie? Dobra, tu trzeba zagrać tak. Tu trzeba zagrać tak. I chyba tyle. Ej, a ten szark co on robi? Weźcie mi to wytłumaczcie. Najgorszy jest faktycznie ten rekin. Patrzcie, on idzie 8 ataków we mnie. 9. Przegrałem. Szczerze powiedziawszy, ciężki temat. Naprawdę, no nie będę tego drugi raz grał, bo przegrałem, także wstydasz się przyznać. Dajemy wstecz. Mecz przegranych. Tak totalnie. Możemy jeszcze sobie spróbować battle na internetach i zrobić tylko troszeczkę tutaj edit tego, bo na przykład nie uratowała mnie sprawa ciebie. Po co mi ty jesteś? Dajcie jakąś amfibię. Może być chociażby to. Troszkę przebijających. To leczące, co to jest? Pokażcie. You made at least this turn gets instant. Dobra, to nie, to nie, to nie. Niech to jest tak. Która mnie tu jeszcze postać tak po prostu totalnie załatwiła, że to... To! Ja nie wiem, co to robi. Niech ktoś mnie w komentarzu oświeci, ale to zużywa mi tylko niepotrzebnie punkty. Tu dajemy to przebijające. Co to robiło? Nie wiem, co to robiło, ale to mnie nie interesuje. I dajcie jeszcze może faktycznie... A to co? Poczekajcie, info. Team up here. Może być. Wstecz i tak zagrajmy na internetach. Play. Niech kogoś to znajdzie. No ale DM. To było słabe.
W sensie ewidentnie, no jakby wiem, że boss battle, że jest trudniejszy, no ale to mnie też wkurza. Weźmiemy to, wywalimy, zapomniemy o tym. Może tak być, może tak być. Let's rock. No grasz pierwszy, to graj. Nie chcę tego użyć. Get disturbed when you play a pet. Ale na przykład gdy ja ci zadam obrażenia, to się nic nie dzieje, mam nadzieję. Aha. Czyli tak szczerze to ja nie wiem, co by było lepsze. Ale 3 punkty we mnie mogą iść. Wall Knightem tu się najlepiej grało. To miałem zazwyczaj najbardziej pewne wygrane. Tą różą to tak... Nie wiem. W sensie ona jest spoko, no ale... Oh, dostawcie łapę. Aha, czyli ty teraz dostajesz 0 punktów, bo nie masz tego. Luz. Mi się to podoba. Takie rzeczy to ja lubię, tylko coś... To nie jest ten. Dostał kartę. Jak znowu? Dlaczego tak? Rozwala mnie to troszkę. Weźmy tak, zróbmy przynajmniej i zadamy troszkę obrażeń, żeby to zniknęło tutaj z mojego pola. Żadnych przebijających, jedna tylko. To jest dobre, tego Snake'a dostałem za coś tam. Dlaczego Bones? Ktoś mi to wytłumaczy? Logicznie? Dawaj, zombie. A ta dostała plus 3, ale ona jest zamrożona, także to chyba tu nie sprawia wrażenia, w sensie nie robi jakby problemów. Bo ona mnie nie zaatakuje. Możemy tak zrobić i przynajmniej Snake'a do następnej rundy przepcham. Chyba, że ma jakiś trik, który mnie zatłucze i może mieć niestety. Plus 2 frame i w sensie plus... Okej, okay, luz. To niemiło. Ale Start of Turn, w sensie na następnej rundzie dostanę Snake'a na prawą linię, to jest ok. Nie wiem, czy sobie to sprawdził, czy nie. Możliwe, że sobie to sprawdził. Jak plus... Czekaj, stop. No ale i tak cię zatłukę, gościu. O, jeez, czy wy to widzicie, ilość tego ataku u niej? Czemu ona miała 10 ataku? To był jakiś dramat dla mnie. Okej. Dobra, to zróbmy teraz, ja nie wiem jak, ale... Bonze zombie, mogę sobie wyrzucić jaką chcę, czy co? 4 ataku. Zróbmy tak. I wybieram na przykład, że... Czekajcie, tego zatłukę, on mnie. Ale tego wyrzucamy. Dobra, już powolutku wychodzę na swoje, ale no, ta róża tak... No nie wiem, piszcie w komentarzach. Zombies here gets... Jezu, jakie co? Ja mam nadzieję, że ja mam nadal te 4 ataku. No właśnie. Dobra, okej. To jest spoko z tymi wężami. One się same za nic zbudują. Z hit. Dobra, że to zrobiłem. Co to robi? Daje kartę mu luz. Poświęcimy go, w sensie, żeby słońce nie dostało obrażeń. Chyba, że tam coś masz, jakiś trik, znowu. Najgorsze są tutaj te... Event, to jest spoko. Czas tych eventów to robić, bo on, naprawdę te postaci wtedy fajne wskakują i one pomagają i ratują dupę na mega często. No okej, ale co ci to tak szczerze? Dobrze, że to wybrałem. Co ci to dało, jakie ci... plus jeden, no ale nadal to ci nic nie zmieniło. Przecież tak byś mnie pokonał, bo sobie kartę zmarnowałeś.
Hilford, draw a card. Dobra, to dajcie, zależy czy on wyjedzie. Jezu, znowu coś wyjechał takiego. Jest tu coś, co mi doda. Mogłem go tu postawić u góry. Jaki jestem głupi, dlaczego tego nie zrobiłem? Ale jestem głupi, jakbym go postawił nad słoneczkiem, byłoby oki. A tak to chyba nie pyknie tak, jakbym chciał. Która jest 11. Muszę jechać za niedługo z samochodem do... Nie ze swoim, oczywiście. Muszę ogarniać rodzinę, wszystko. Jak destroyuję plan? Frajerze. No i pokona mnie, a jego nie. A mogłem to tu postawić, tutaj. Punktów w końcu. Heal your hero for 6. Ty gościu, nie wierzę, zaraz ci zrobię. Ja też mam takie coś. E, 5 i 3 to jest 8. To akurat. Czekajcie, żeby to zaliczyło tak, jak to ma zaliczyć. Najbardziej mnie cieszy, że on ma tylko dwie karty. I to jest naj... jakby... All zombies gets plus 1 plus 1. Po cóż? Ma 4 ataku. All zombies gets plus 1. Aha. Okej, okay, czyli... Jezu, 7 ataku! Jaki gość! Co ta postać w ogóle? Jak jej tego nie cierpię. Znowu się wybronił! Niech jemu zniknie ten atak. Poddajesz się? Plus 2, plus 2. Ale nie ma teraz ataku, nie? Dobra, jest 3. Najważniejsze to go pokonać, a reszta to już mnie nie interesuje. Dobra, ja muszę zagrać tak. Co to robiło? Dobra, zombie is here. Amfibia jest którakolwiek? Nie ma żadnej amfibii. No to zagrajmy tym tutaj. I tym tutaj. No i dziękuję bardzo. Przynajmniej odkupiłem swoje winy, w sensie z poprzedniej rozgrywki. Podobało się, zostawcie łapę i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze czekajcie, Woodleak coś tu dostałem? Dostałem. Awans. Win streak bonus, spoko, plus 10. To mi naprawdę 7-14 podniosło, a to będę mógł postać nową, jeszcze dwie postaci nawet odblokować. W sensie dzisiaj, nagrywając odcinki. Spoko. Spoko. Trzymajcie się, cześć!